Gdyby były środki unijne, tak z KPO, które powinny do nas trafić, które nam się należą i które są tylko i wyłącznie politycznie blokowane w Unii Europejskiej, na pewno dla Polski byłoby lepiej. Są niewypłacane, bo nie złożyliśmy wniosku. Nie są niewypłacane, są blokowane w Unii Europejskiej. Ale złożyliśmy wniosek? Są blokowane w Unii Europejskiej. Ale nie złożyliśmy wniosku. Pod względem politycznym. I dlatego, panie redaktorze, mam nadzieję, że jeżeli złożymy ten wniosek, to one zostaną wypłacone. To może warto go złożyć. Nie? No tak, no ale to trzeba spełnić pewne rzeczy, które wspomniamy. Co stoi na przeszkodzie? Nie, nic nie stoi na przeszkodzie. I ja mam nadzieję, dlatego mówię, ja mam nadzieję, że nic nie stoi na przeszkodzie i polityka Unii Europejskiej, polityka nie zablokuje nam tych środków, które się Polakom należą. Opóźnienia były nie po polskiej stronie, tylko po stronie... A dlaczego? Kiedy tak komisja powiedziała, że jest opóźnienie? Nigdy nie powiedziała i nigdy nie powiedziała, że to coś... Z czego to wynika ta pana? Moja wiedza wynika z tego, że Komisja Europejska nie wypowiedziała się przez rok, co jej się nie podoba. Wie pan, że przez rok były prowadzone negocjacje jeszcze, szlifowanie i my poprawialiśmy decyzję. Ma pan rację i to właśnie tak wygląda, że przez rok trzeba było prowadzić negocjacje zamiast wystąpić o... Ale to wina komisji, przepraszam panie pośle, że my poprawialiśmy nasz...